Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W dzisiejszym odcinku będziemy miażdżyć H3 tym głazem. Nie no, żartowałem. Odblokujemy nadawanie w obecnie możliwym spektrum dla tego urządzenia, czyli od 18 do 660 MHz. A to wszystko dzięki dockerowi napisanego przez jednego pasjonata. Tak dokładnie, zaczęło się ledwie 3 miesiące od premiery w Polsce, a już zaczyna się pojawiać niezależny soft. Czy tego softu będzie tak dużo jak w Quanshengu? Czas pokaże. Tymczasem zapraszam do odcinka. No to swoją przygodę niestety zaczniemy w Windowsie, bo na Windowsa właśnie powstała pierwsza aplikacja. Otwieramy przeglądarkę, wpisujemy github.com/nick/sure. Adres oczywiście podam w opisie tego filmu. No i jesteśmy. Pewnie niektórzy z Was kojarzą Quanshengu Docka. Nas to dzisiaj nie interesuje. I zwinnym ruchem myszki przechodzimy do pozostałych repozytoriów tego programisty, a konkretnie tego docelowego TD-H3 Engineering. Na początku takie krzaczki to odblokowany program do ustalania mocy radia. Niżej mamy troszkę tekstów autora i przemyśleń, jak działają niektóre procesy. A końcówka to już meritum odcinka, czyli nasz program do obsługi radia przez komputer. I mam nadzieję, że w czasie oglądania tego filmu to wszystko już jest nieaktualne, bo autor codziennie wypuszcza nową wersję, a zmiany są dość ogromne. Na przykład w obecnym wydaniu możemy odblokować sobie już nadawanie, a wczoraj, czyli 28 maja, jeszcze tej opcji nie było. Pewno niedługo pojawi się możliwość nadawania za pomocą komputera, a od tego to już tylko krok do zdalnego nadawania. Dobra, wchodzimy na najnowszy plik, pobieramy, czekamy, a jak pobieranie się zakończy, to po prostu rozpakowujemy. Wewnątrz folderu szukamy jakiegokolwiek egzeka. Ja tutaj mam TIT Station. No to klikam i ząk. Okazuje się, że brakuje mi jakiejś tam biblioteki. No ale czapki z głów dla programisty, bo nie zostawia nas z tym problemem samym. Jeśli klikniemy w to okienko, przeniesie nas do strony, gdzie możemy tą brakującą bibliotekę pobrać. Dobra, kolejna próba, biblioteki zainstalowane, klikamy, okno można powiększyć, co jest super, będzie bardziej widać detale. No i ta strzałeczka w dół to jest pobranie konfiguracji z radia, stosujemy tą samą sztuczkę co zawsze, czyli patrzymy, jakie porty mamy bez podpiętego radia. W międzyczasie szukamy, gdzie tylko możemy jakiegoś kabla, by podłączyć radio do komputera. Mi się udało znaleźć kabel do programowania Baofenga. Niestety mój pradawny Windows nie widzi radia podpiętego bezpośrednio przez USB. Może czegoś nie doinstalowałem, a może kwestia mojego Windowsa, bo już dostałem notkę od Microsoftu, że mam przestarzały system i nie będą go wspierać. Tak jakby mi na tym zależało. Dobra, kabel podpięty do komputera, radio włączone. Zobaczmy w Windowsie, jaki numer wylosowaliśmy. I uwaga, dzisiaj będzie to COM10. Po poprawnym zgadnięciu numeru nowego portu, program czyta sobie całe ustawienia z radia do komputera. Niespodziewanie pojawiły się tu przemienniki z poprzednich odcinków, czyli jest to jakiś dowód, że to faktycznie działa. Częstotliwość możemy wpisać zarówno z klawiatury, jak i wyklikując w ekranie programu.
U góry powyżej zadanej częstotliwości możemy wybrać krok, o który chcemy przeskakiwać. Następnie N to narrow, W to będzie wide, H i L to znaczenie mocy, gdzie H to moc najwyższa, L najniższa. Czołczkami skaczemy sobie o wcześniej zadany krok, u mnie jest to 12,5 kHz. A te dwie strzałeczki służą do przeskakiwania między kanałem A a kanałem B. Kanał A ma swoje osobne okienko, kanał B ma też osobne okienko i bardzo intuicyjnie możemy tu sobie na nich niezależnie operować. U góry po lewej stronie druga ikonka, obecnie w formie książki. Tutaj znajdziemy wszystkie wcześniej zaprogramowane przez nas kanały. Trzecia ikonka to spuścizna z pierwszego odblokowanego programu do ustalania mocy w radio. Te takie dziwne literki, które Wam na początku pokazywałem na stronie w GitHubie. Tu mamy 256 pozycji do wyboru, zaczynając oczywiście od zera. I teoria głosi, że jeśli byśmy w najmniejszej mocy wpisali 0, to radio nie powinno nadawać. Czwarta ikonka to ustawienie częstotliwości radii broadcastowych, czyli najważniejsza opcja dla ludzi, którzy uważają, że radioodbiornik i radio to jest to samo. A i będą tacy, co kupią te radio tylko do odsłuchu i to jeszcze komercji. Ostatnia piorunująca ikonka będzie przeznaczona do podmiany softu w tym radiu. Jeszcze tej funkcji nie ma, ale niebawem pewnie będzie. W wspomnianych wcześniej dokumentach tekstowych na GitHubie możecie przejrzeć rozpracowany protokół flashowania tego radia. Zmiana opcji tego radia po tym wszystkim, co zobaczyliście, pewno nie zrobi już na Was wrażenia. To zwróciłbym jeszcze uwagę na opcję Live Portu, czyli po wyboru portu radia. Zmiany w radiu są aktualizowane na bieżąco i to na ekranie radia, czyli zmieniając częstotliwość na komputerze, zmienia się częstotliwość na radiu. Nic tylko obstawiać, kiedy sterowanie tym radiem przez komputer będzie dopięte na ostatni guzik. Trzymam kciuki. No i w końcu mamy możliwość ustalania zakresu nadawania na VHF-ie, czyli możemy wpisać nasze radioamatorskie widełki od 144 do 146 MHz i mieć trochę więcej pewności, że poza pasmo w nadawaniu nie wyjdziemy, no pomijając harmoniczne. Na paśmie 70 cm też moglibyśmy się zlegalizować, wpisując od 430 do 440 MHz. No ale można też inaczej. Bo jeśli odblokujemy sobie te trzy opcje nadawania i wpiszemy na VHF-ie, że możemy nadawać od 18 do 350 MHz, a na UHF-ie od 350 do 660 MHz, to radio mamy w pełni odblokowane. I słuchać, i nadawać możemy w pełnym jego fizycznym zakresie. No tak, ale pytanie o jego fizyczny zakres, bo o ile soft na to pozwala, co na to hardware? Sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta i zbadana. W sumie temat powstał wczoraj, licząc od dnia opublikowania filmu. Więc jeśli chcecie pomóc i pomierzyć moce, jakie finalnie wychodzą na pasmach, to Markus bardzo prosi o informacje, w szczególności interesują go harmoniczne. Założył nawet grupę na Facebooku, coś tam o hakowaniu. Link oczywiście w opisie filmu i tam też możecie znaleźć najnowsze wieści o projekcie oraz podzielić się resztą społeczności z Waszych analiz. Niektórzy mają profesjonalne sprzęty i umieją się nimi posługiwać. I może to jest opcja dla Ciebie, aby rozgryźć ten temat. Na razie jabłko tylko ugryzione, ale już zapowiada się ciekawie. Nie wiem, czy ludzie nie zaczną marzyć, że zaraz będzie można z tego rozmawiać na CB. I by nawet starczyło radio amatorskie pasmo 50 MHz. No ale o antenę na 6 metrów nie trudno, więc warto zobaczyć, co z tego wyjdzie. Wszystkim radiowym pasjonatom dziękuję za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dziękuję za komentowanie i lajkowanie filmu oraz przesyłanie po znajomych. No to do następnego odcinka. No i oczywiście do usłyszenia na pasmach.